miałeś poczucie, że tak mieliście troszeczkę problem z utrzymaniem rytmu gry? No tak, no, jeżeli się mecz kończy wynikiem 3-2 i są jakieś serie punktowe, to oczywiście, że gra jest nierówna i tak samo nierówno czasami grali Amerykanie, czasami my, ale ostatecznie my zwyciężyliśmy. Ogólnie było tak, że ta drużyna, która lepiej zaczynała seta, ta drużyna później wygrywała i jakoś nie mogliśmy po tym, jak Amerykanie nam odskakiwali, wrócić do gry i ich dogonić. Myślę, że był to bardzo wyrównany mecz i jedna piłka mogła zadecydować.